Księga Izajasza, rozdział 64 Jak ogień rozpala krzewy, a wodę ogień doprowadza do wrzenia, tak dasz poznać swoje imię Twym wrogom, a narody zadrżą przed Tobą. Dokonujesz rzeczy przedziwnych, których nie ośmielamy się oczekiwać. Zstępujesz, a przed Tobą trzęsą się góry. O czymś takim nigdy nie słyszano i czegoś takiego nie znano żadne oko nie widziało Boga jak tylko ciebie gdy wspierasz tych którzy tobie ufają ujmujesz się za tymi którzy z radością czynią sprawiedliwość którzy postępują zgodnie z twoją wolą oto ty zawrzałeś gniewem bo zgrzeszyliśmy od dawna tak postępowaliśmy czy możemy być zbawieni wszyscy staliśmy się jak rzeczy nieczyste cała nasza sprawiedliwość jak splamione ubranie Wszyscy zwiędliśmy jak liście, a nasze winy uniosły nas jak wiatry. I nikt nie wzywał Twojego imienia, nie powstał, aby uchwycić się ciebie. Dlatego odwróciłeś od nas swoje oblicze i wydałeś nas w moc naszej winy. A przecież, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą, wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Nie gniewaj się tak bardzo, Panie, i nie pamiętaj naszych win na zawsze. Spójrz, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem, Twoje święte miasta stały się pustynią, Syjon stał się pustynią Jerozolima pustkowiem. Nasz święty dom, nasza chluba, w której wychwalali cię nasi przodkowie, stała się pastwą ognia i wszystko, co dla nas najdroższe, stało się rumowiskiem. Czy pozostaniesz na to obojętny, Panie, czy będziesz milczał i tak bardzo nas doświadczał? ani przepiękny rozdział. To jest rozdział, który pokazuje na czym polega prawdziwa skrucha. Zobaczcie tutaj autor nie ma żadnego problemu, żeby nazywać siebie bardzo konkretnie, bardzo mocno. W tłumaczeniu Tysiąclatki akurat ten fragment chyba jest trochę lepiej przetłumaczony. Ja już nie pamiętam, czy to zakład Tysiąclatka, czy coś innego, ale chyba tysiącletka. Tam, gdzie jest, że my jesteśmy jak to nieczyste rzeczy i tak dalej, to jesteśmy po prostu jak tak zwana skrwawiona szmata, czyli po prostu no, podpaska, przepraszam za słowo, ale no, o to tam chodzi. Chodzi po prostu o zanieczyszczone, zanieczyszczone ubranie, właśnie w taki sposób. Czyli on, zobaczcie, bardzo radykalnie nazywa swój grzech, nie? bardzo radykalnie nazywa swoje zaszmacenie. A jednocześnie. Zobaczcie, on się nie pogrąża w takiej winie, w takim razie to jestem do niczego. Nie, on bardzo wyraźnie widzi swoją winę, ale potem mówi: Ale ty jesteś moim tatą. To ty mnie stworzyłeś. Nie obraź się na mnie. To jest bardzo piękne. Koni prawdziwa skrucha polega właśnie na tym, że ona jest jasnym widzeniem, czasem bardzo mocnym, tego na czym polega i gdzie jest nasze zło. Ale jednocześnie nie jest potępianiem siebie, tylko oddawaniem się Bożemu miłosierdziu, oddawanie się takiemu przekonaniu, że Bóg jest moim Ojcem, Bóg mnie kocha i jakiekolwiek bym grzechy nie popełnił, to on i tak ze mną będzie, on i tak nie odpuści mnie. To jest właśnie prawdziwe żałowanie. Warto sobie o tym przypominać, na przykład przed spowiedzią świętą.